Jak napisać piosenkę, a nie ją pisać? Gdzie w tym jest różnica? Jeżeli powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Dziś wkroczymy na troszkę filozoficzną część produkcji muzyki, czyli istotność tego, aby kończyć projekty, zanim rozpoczniemy kolejne. Bardzo łatwo jest wpaść w pułapkę rozpoczęcia kolejnego projektu piosenki czegokolwiek, zanim skończyło się poprzedni. Dlaczego tak ważne jest, aby kończyć to, co zaczęliśmy. Bo to wymaga umiejętności, których nie posiądziesz, jeżeli faktycznie czegoś nie skończysz. I jest to niezbędne, żeby napisać i wydać piosenkę. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że ten zestaw umiejętności jest zupełnie inny od tego, który ty jako artysta, nie bójmy się tego słowa. Jeżeli tworzysz coś sam, dla mnie jesteś artystą i ja w Ciebie wierzę. Wykorzystujesz na co dzień w pracy twórczej. To zestaw konkretnych, analitycznych i często mozolnych do wykonania działań. Jednak niezbędnych do pełnej produkcji muzyki. Dlatego właśnie fajnie jest napisać demo, wymyślić jakiś kozacki riff. Jesteś zadowolony i potem przychodzi co? Koszmar. I właśnie dlatego ja mam wydane tylko dwie piosenki na Spotify. Pojawia się tutaj coś, co lubię nazywać syndromem samozawodu. Co to takiego? To chęć pokazania się z jak najlepszej strony, jednocześnie będąc maksymalnie samokrytycznym wobec swojej pracy. Ekscytacja, żeby napisać piosenkę, jest wielka, ale pytanie, czy moje umiejętności wystarczą, żeby wyciągnąć cały potencjał z tego mojego wspaniałego pomysłu, który przecież brzmi świetnie, ale tylko w mojej głowie? Często zdarza się tak, że po nagraniu kilku riffów, próbie złożenia tego wszystkiego do kupy, do grania perkusji, uznaje, że cały ten pomysł nie miał sensu i w ogóle marnuje swój czas i wasz czas, próbując iść w muzykę. I myślę, że nie tylko ja tak mam. Jeżeli też tak macie, napiszcie w komentarzu. No dobrze, to jak to naprawić? Po pierwsze, trzeba zaakceptować, że to jest część procesu twórczego, i to jest coś, czego musimy nauczyć się dokładnie tak samo, jak uczymy się grać na naszym instrumencie. Ta sama ekscytacja i zapał, z którą bierzecie gitarę i gracie jakiś. Fajny riff, który wymyśliliście, nie da Wam dyscypliny, która jest potrzebna, żeby usiąść, napisać plan piosenki, strukturę, zmienić ją, bo jednak nie pasuje, nagrać to wszystko tak, żeby współgrało ze sobą, i do tego pamiętać wszystkie ustawienia, dostosować efekty, pokrętła, wzmacniacze, wtyczki i wszystko musi być nagrane czysto i bezbłędnie. Osobiście bardzo lubię. Proces tworzenia, jednak proces nagrywania jest dosyć kłopotliwy, dla mnie przynajmniej. Zamiast usiąść, podłączyć gitarę i zagrać to tak, jak czuję, muszę pamiętać o ustawieniu gainu na wejściu, o wyborze odpowiedniej przystawki do odpowiedniej sekcji piosenki, o każdorazowym nastrojeniu gitary i najlepiej o zmianie strun na świeże przy każdym nagrywaniu, aby wszystko brzmiało spójnie. I tak oto, zamiast kończyć piosenkę, zostajemy z jej pomysłem, a w głowie rodzi się już pomysł na kolejny projekt. Do tego dochodzą social media, które niszczą nam wszystkim psychę i samoocenę. Każdy gra lepiej niż ja, każdy ma lepszy sound niż ja, każdy ma lepszy sprzęt niż ja i inne takie. Ale to tylko pozory. Ludzie na social mediach sprawiają, że to wygląda na łatwe. Gdyby to było łatwe, robiłby to każdy. Jeżeli ja poddawałbym się w każdym takim momencie, to nie wydałbym nic, nie skończyłbym żadnej piosenki i prawdopodobnie nie miałbym też tego kanału na YouTube. I Was, moich wspaniałych widzów. A skoro o Was mowa, jeżeli chcielibyście pogadać z innymi subskrybentami tego kanału... A także ze mną, podpytać o coś, poradzić się, ewentualnie po prostu pogadać o pierdołach. Zapraszam Was gorąco na mój kanał Discord. Link macie w opisie, możecie dołączyć tam za darmo i rozmawiać z ludźmi, którzy tak jak Wy, prawdopodobnie zupełnym przypadkiem trafili na mój kanał. Stwórzmy fajną społeczność, wspierajmy się i napędzajmy się wzajemnie na drodze do zostania gitarowymi bogami. Wracając do tematu. Najważniejsza jest praktyka. Trzeba się zmusić do przejścia przez ten proces od A. Do Z. Niech pierwsza piosenka będzie do kitu. Niech pierwszy miks trzeszczy, na potęgę, ale skończcie. Będziecie wiedzieli, jakie są poszczególne etapy takiego projektu, którym jest tworzenie piosenki. Będziecie mogli wyciągnąć z tego wnioski, zobaczycie, gdzie popełniliście błędy, co mogliście zrobić lepiej i co zrobicie lepiej przy następnej piosence. Napiszcie i skończcie kilka piosenek kilka naprawdę kiepskich piosenek. To dokładnie tak samo jak z grą na gitarze. Złapcie swój instrument odwrotnie niż zwykle gracie i spróbujcie zagrać tak solo. Tak czuliście się, gdy pierwszy raz mieliście gitarę w ręku. I tak czujecie się dzisiaj próbując skończyć piosenkę. A teraz złapcie gitarę normalnie. Od razu lepiej, prawda? To wy, kiedy wyćwiczycie wszystkie umiejętności, które są wam niezbędne. Nie rezygnujcie z pomysłu czy piosenki. Tylko dlatego, że boicie się, że nie będziecie w stanie wyciągnąć jej pełnego potencjału. Nie będziecie w stanie stworzyć nic dobrego, jeżeli najpierw nie stworzycie czegoś kiepskiego. Pozwólcie sobie być kiepscy. A kiedy już nie będziecie kiepscy, wróćcie do waszej pierwszej piosenki, wyciśnijcie z niej wszystko, co się da i zostańcie gitarowym bogiem. Ja w Was bierzę. Twórzcie i bawcie się. Trzymajcie się.